Maciej Rosiński, witam Państwa i zapraszam na wrześniowy odcinek Wiadomości Powiatu Wałeckiego. A dzisiaj moim i Państwa gościem będzie starosta wałecki Bogdan Wankiewicz. Witam Panie Starosto. Witam Pana, dzień dobry Państwu. Ubiegły weekend to czas dożynek, były to dożynki powiatowo-gminne w Tucznie. Tak, po raz kolejny spotkaliśmy się na podsumowaniu prac rolników dożynki powiatowo-gminne w Tucznie, na stadionie w Tucznie. Myślę, że świetnie zorganizowane przez władze i pracowników Tuczna i pracowników powiatu. Z danych, które przekazał mi pan burmistrz, przewinęło się przez dożynki ponad 1000 osób, ale więc dosyć duża grupa mieszkańców powiatu. Dożynki na dożynkach. W dożynkach udział wzięły wszystkie gminy. Wystawiły swoje produkty i wieńce. Muszę powiedzieć, że było to bardzo imponujące. Poza tym była również część i artystyczna, a wiele konkursów, które się odbywały w trakcie dożynek. Odbyła się senioriada, więc osoby starsze miały możliwość udziału w różnych konkursach, czy też potyczki rodzinne. Myślę, że dla każdego coś się znalazło w trakcie tych dożynek. Myślę, że rolnicy byli zadowoleni z tego faktu, że mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami. Może ten rok nie był dla rolników zbyt imponujący ze względu na pierwszym okresie wiosennym na suszę, a później w okresie letnim na obfite opady deszczu, i to też spowodowało, że te plony były troszeczkę niższe niż planowano, ale z danych takich statystycznych wynika, że około 4 tony z hektara średnio zbóż, 4 podstawowych zbóż, to myślę, że jak na te warunki klimatyczne, które były, to był to niezły wynik. Też ważna taka informacja dla rolników, którą chciałbym przekazać, i to wspólnie z gminami i Zachodniopomorską Izbą Rolniczą Powiatu Wałeckiego ustaliliśmy, że wreszcie powstanie punkt meteorologiczny na terenie powiatu wałeckiego w gminie Tuczno, i to też tę informację przekazaliśmy na dożynkach. Myślę, że to była taka dobra wiadomość dla rolników. Chciałbym zapytać, no bo to były dożynki powiatowo-gminne, dobra współpraca powiatu z gminami, ale chciałbym też zapytać o to, no bo dożynki, no ale to czas także uhonorowania dla najlepszych rolników. Tak, uhonorowaliśmy rolników z całego powiatu. Ustaliliśmy z poszczególnymi burmistrzami i wójtem, że burmistrzowie i wójtowie uhonorują po 2 rolników jakby ze swojego grona. No i oczywiście powiat po 1 rolniku z każdej gminy. Myślę, że to robimy już od lat i to jest taki dobry przykład honorowania rolników za ich ciężką pracę. Z przykrością muszę powiedzieć, że jedna gmina nam się wyłamała, to jest gmina Człopa. Nie wiem dlaczego, jakiś miał burmistrz inny pomysł na to, ale to było wspólnie razem przyjęte na spotkaniach naszych i mam nadzieję, że to w przyszłym roku się nie powtórzy, mimo że dożynki będą się odbywać już w gminie Człopa. Kolejnym tematem, o którym chciałbym zapytać, to szkoła mistrzostwa sportowego. Wiele sukcesów absolwentów na igrzyskach w Rio de Janeiro mogliśmy także obejrzeć w naszym reportażu, m.in. Karoliny Naje. No i widać, że Wałcz kuźnią sukcesów SMS Wałecki. Tak, ja zawsze powtarzałem, że szkoła mistrzostwa sportowego to jest taka perełka powiatu wałeckiego, ale również kuźnia kształcąca sportowców. Ja bym tak powiedział, że na pierwszym planie jest nauka, dydaktyka, a później sport. I myślę, że ci sportowcy to bardzo dobrze wypełniają. Są to bardzo dobrzy uczniowie. Mam przyjemność śledzić ich osiągnięcia dydaktyczne. No i fantastyczni sportowcy, no bo mamy przykład. 4 medale naszych absolwentów, to jest złoto wioślarek i brąz kajakarek. To wiele medali na mistrzostwach Europy, Polski, Europy i świata.
Więc jest to szkoła, która dostarcza wiele splendoru dla powiatu wałbrzyskiego, ale także mistrzów dla naszego kraju i to z tego się bardzo cieszymy. Poza tym szkoła bardzo mocno wpisała się już w ten krajobraz powiatu wałbrzyskiego sportowy i myślę, że będziemy dalej wszystko robić, żeby się rozwijała. No i w przyszłości mam nadzieję, że wybudujemy tę upragnioną salę gimnastyczną. Jesteśmy już przygotowani pod względem projektowym, decyzji, pozwolenia na budowę. Musimy znaleźć tylko środki finansowe i mam nadzieję, że te ostatnie, poprzednie ostatnie osiągnięcia zmobilizują Ministerstwo Sportu do tego, żeby szkoła znalazła się na liście priorytetowej, jeżeli chodzi o finansowanie sportu polskiego. I wtedy będziemy mogli zrealizować to zadanie. Zwłaszcza, że wałecki SMS, czy tutaj wielu sportowców ze sportu wodnych mówi, no, że dużo czasu spędzali w Wałczu, to albo SMS, albo także wałecki COS. Tak, no jeżeli chodzi o wodniaków, tutaj kajakarzy, wieślarzy, no to głównie w Wałczu spędzają ten czas. Niektórzy sportowcy po kilkadziesiąt i więcej dni właśnie spędzają w Wałczu. Nasi sportowcy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego są to uczniowie z całej Polski. Niektórzy mieszkają 600 kilometrów od Wałcza, więc daleko jest ten ich rodzinny dom. Często są odizolowani jakby od domu rodzinnego na kilka miesięcy. Sporadycznie przyjeżdżają do domu, bo cały czas nauka i praca na wodzie, a więc treningi dwa razy w ciągu jednego dnia, no to jest nieprawdopodobny wysiłek. Ale tego są fantastyczne efekty. Ta szkoła jeszcze ma to, ten plus, szczególnie jeżeli chodzi o trenerów, bo to jest kadra, która jest zatrudniona w szkole, a więc trenerzy nie muszą się borykać z problemami finansowymi i to myślę, że jest bardzo dobre rozwiązanie. Na przyszłość polecałbym takie rozwiązania dla innych miast. Kolejna sprawa, no to inwestycje. Przede wszystkim pierwsza sesja już w nowej sali. Tak, pierwsza sesja w nowej sali. No mamy takie sygnały, że troszeczkę jest za mała ta sala, ale myślę, że na 17 radnych ona jest wystarczająca i jeszcze jest kilka miejsc dla osób, które by zechciały przyjść i podziwiać radnych, którzy realizują określone zadania dla powiatu wałbrzyskiego. Poza tym inwestycje bardzo ważne dla powiatu wałbrzyskiego, które już się rozpoczęły w kwietniu, a za chwilę jedna z nich zostanie zakończona. To jest droga powiatowa w miejscowości Strączno. Myślę, że zadowoli wszystkich. Już mam sygnały od osób, które przejeżdżają tą drogą, że jest to rewelacyjnie zrobione ze ścieżką rowerową. Właściwie to już jest tylko doszlifowanie pewnych elementów i takie drogi chcielibyśmy robić w przyszłości. W przyszłym roku będziemy realizować bardzo dużą inwestycję, to jest w gminie Tuczno do miejscowości Rzeczyce. Ale za chwilę wchodzimy w kontrakt samorządowy i już jesteśmy na etapie wyłoniliśmy już firmy, które będą nam projektować poszczególne zadania. To są warsztaty dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ale również na ulicy Bydgoskiej po drugim liceum takie centrum edukacyjno-naukowe Mały Nautilius. I to w przyszłym roku już będziemy realizować, a więc to są też bardzo duże inwestycje. W tej chwili złożyliśmy wniosek na Zakład Aktywności Zawodowej za 8 milionów złotych. Czekamy na decyzję. A więc to są bardzo poważne inwestycje, duże inwestycje dla powiatu wałbrzyskiego. Jeżeli one zostaną zrealizowane, dostaniemy na to środki, zostaną zrealizowane, to tylko z korzyścią dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Pan starosta tutaj poruszył wiele inwestycji, ja jednak chciałbym jeszcze wrócić do tej drogi w Strącznie, no bo jest to droga realizowana wspólnie z gminą wiejską Wałczną i udało się też, ta droga będzie dłuższa niż pierwotnie, no nie tylko, bo to także chodniki, ale także po niższe tak, koszty będą budowane. Ja chciałbym podziękować wójtowi gminy wiejskiej Wałcz, panu Janowi Matuszewskiemu za współudział w realizacji tego zadania. Otrzymaliśmy z
projektu rządowego 50% na realizację tego zadania, ponad 400 tysięcy złotych. Pozostałe 50% podzieliliśmy po 25 i gmina, i powiat, i dlatego udało nam się zrealizować to zadanie. Ja myślę, że też przy współudziale wójta, jego zaangażowania, udało się zadowolić mieszkańców, którzy mieszkają przy tej drodze, czy też przy tej ulicy, bo w pierwotnym projekcie nie wszystkie elementy zostały ujęte. Jednak wskazanie obywatelskie, co trzeba jeszcze zrobić, jak to zrobić, żeby nie było później problemów i żeby nie trzeba było przerabiać drogi, to myślę, że to jest bardzo ważne dla inwestora. I to myślę, że się nauczyliśmy już robić wspólnie z mieszkańcami i tak dalej będziemy realizować. Chcemy, żeby te inwestycje były właściwie zrealizowane i zadowoliły wszystkich. No, kolejne inwestycje drogowe też będą realizowane między innymi także z dofinansowaniem z PROW-u. Tak, kolejne to będą z PROW-u, to jest ta wspomniana przeze mnie droga w Rzeczycy, ale również odcinek drogi ponad kilometr, który będzie realizowany w miejscowości Karsibór. Więc ten taki najgorszy odcinek, który musimy zrobić i tę drogę poprawić ze względu na bezpieczeństwo. Są tam bardzo duże kolejny i duże spadki, w związku z tym myślę, że ta droga, jeżeli ją w przyszłym roku zrealizujemy, to też bardzo poprawi bezpieczeństwo. Mówimy także o zakładzie aktywizacji zawodowej. Wniosek został już też złożony tutaj do Szczecina, został wysłany. Ale mam pytanie, bo dużym echem odbije przygotowany przez nas materiał o tym, że brakuje rodzin zastępczych w powiecie wałeckim. Zostało utworzone pogotowie rodzinne, jednak już po dwóch dniach zostało ono zapełnione. No i znów wrócił pomysł domu dziecka powiatowego utworzenia. I teraz pytanie, czy można na to już liczyć w takim razie? Tak, zakończyła się kontrola powiatowego centrum rodzinie i muszę powiedzieć, że też panie kontrolujące z Urzędu Wojewódzkiego bardzo mocno naciskały, żeby powiat posiadał własny dom dziecka. My się do tego przymierzamy. Oczywiście musimy liczyć się ze środkami finansowymi. Na dzień dzisiejszy nie ma dofinansowania do budowy domów dziecka. To są nieduże, takie 14-osobowe standard. Po prostu dzisiaj już większych absolutnie nie można tworzyć domów dziecka, tylko do 14 osób. I chcielibyśmy takie dwa domy wybudować. Po zakończeniu zakładu aktywności zawodowej będziemy się do tego bardzo poważnie przymierzać. I myślę, że na działce tej, na której będzie zakład aktywności zawodowej, będzie można wydzielić jeszcze miejsce na takie dwa domki, gdzie byśmy mieli już własne domy dziecka, a one są bardzo nam potrzebne. Sytuacja wydawałoby się, że przez jakiś okres, że się unormalizowała, że coraz mniej tych dzieci trafiało do domów dziecka, a teraz okazuje się, że znowu już pewne nasilenie i z przykrością muszę powiedzieć, że te dzieci z tych rodzin, powiedział, patologicznych, no, coraz częściej trafiają do domu dziecka, co uważam jest bardzo niedobre, bo warto byłoby popracować nad tą częścią wspólnie z gminami i jak zmobilizować rodziny, które mają problemy ze sobą, do tego, żeby jednak zadbały o własne dzieci, żeby umiały sobie poradzić w życiu. Właśnie prowadzenie domu rodzinnego i wychowywania dzieci. I chciałbym też na koniec zapytać o kontrakt samorządowy. Prace już, można powiedzieć, ruszają już mocniej. No, prace już ruszyły bardzo mocno. Wszystkie gminy są zaangażowane w swoje zadania. Każda gmina wykonuje to na własny rachunek. Aczkolwiek my czuwamy nad tym, żeby wszystkie 22 projekty, zadania, były zrealizowane. No, nie daj Boże, że któraś gmina jakiegoś zadania nie zrealizuje, to może cały kontrakt może być odrzucony. W związku z tym czuwamy nad tym, żeby każdemu się udało, czy mamy kciuki za każdą gminę, żeby się udało. No i mam nadzieję i myślę, że tak będzie. Jeżeli chodzi o powiat, to jesteśmy bardzo mocno zaawansowani. Prace trwają. Osoby odpowiedzialne w
starostwie za nasze zadania bardzo mocno pracują na wysokich obrotach i myślę, że nasze projekty będą na czas zrobione i trafią do Urzędu Marszałkowskiego, ale tak jak powiedziałem, wszystkie 22 zadania muszą trafić w jednym czasie. I tym pytaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był starosta wałecki Bogdan Wankiewicz. Dziękuję Panu bardzo, Panie Starosto, dziękuję za wizytę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Maciej Rosiński, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.